kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Babskiego Gamingu, który jest znowu poświęcony grom, a konkretnie wyprzedaży letniej na Steamie i tego, co tam można ciekawego na niej znaleźć. A warto zostać do końca filmiku, ponieważ będzie można zgarnąć 10 eurasków, kupon na 10 euro do wykorzystania właśnie podczas tej wyprzedaży. Także zostańcie do końca filmiku, bo myślę, że tak czy inaczej filmik będzie całkiem, ale to całkiem dla Was interesujący. Jak to zawsze bywa, wyprzedaż na Steamie generalnie oferuje bardzo wiele ciekawych tytułów w atrakcyjnych cenach i na pierwszy rzut idzie Half-Life 2, która jest w bardzo okazyjnej cenie, bo raptem chyba kosztuje ile? Niecałe euro, 99 centów, także jest to naprawdę bardzo dobra oferta, tym bardziej, że gra Half-Life 2 bardzo wiele pozytywnych zgarnęła opinii, także myślę, że warto po prostu na nią się skusić, bo 1 dolar, przepraszam, 1 euro to nie jest za wiele funduszy. Kolejnym tytułem, który zaraz się pojawia pod Half-Life, jest The Escapists, czyli o tym, jak uciec z więzienia. Ja osobiście bardzo lubię tą grę. Jakiś czas temu pojawiła się w wersji mobilnej i ja namiętnie gram w nią właśnie na urządzeniu mobilnym, także również tutaj jest bardzo dobra cena, ponad 3 euro, niecałe 4 euro. W związku z tym można w zasadzie za 10 eurasków, które będziecie mogli zdobyć na końcu tego filmiku, kupić sobie bardzo wiele ciekawych tytułów. Kolejnym tytułem, który jakoś przykuł moją uwagę i uważam, że również jest warty wydania, powiedzmy, tych niecałych 10 euro, jest Darkest Dungeon. Jest to RPG dosyć taki mroczny, który tak naprawdę zyskał bardzo pozytywne opinie wśród graczy. I ja osobiście uważam, że jest to również pozycja godna uwagi podczas wyprzedaży na Steamie. Kolejną grą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to gra Rakuen. Ona generalnie jest stosunkowo mało znana, wydaje mi się, w Polsce. Natomiast naprawdę jest to bardzo fajny RPG, który nawiązuje do klasyki, są w nim emocje, bardzo fajna historia i również kosztuje niecałe 8 euro. Dokładnie chyba 7,5 euro, także jest to bardzo dobra okazja, żeby po prostu kupić tą grę i zobaczyć, jak po prostu ona wygląda. Moi drodzy, tak jak wspomniałam wcześniej, jako że są wakacje, jak widzicie, ja już mam taką mega wakacyjną koszulę, bo podobno wkrótce mają nadejść afrykańskie upały do Polski, także ja już się przygotowywuję. Natomiast w związku z tym, że jest wyprzedaż na Steamie, ja postanowiłam rozdać jeden kupon o wartości 10 euro właśnie do wykorzystania, mam nadzieję, że przez Was podczas tej wyprzedaży. I sprawa jest bardzo prosta. Znowu piszecie w komentarzach, jaką grę byście za te 10 euro zakupili na Steamie i dlaczego. Osoba, która najfajniej uzasadni, zgarnia oczywiście ten kupon. I uwaga, konkurs trwa do 2 lipca, tak żebyście mogli jeszcze wykorzystać podczas wyprzedaży właśnie ten kuponik. Także wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca i będziecie mieć jeszcze 2 dni, żeby zdecydować się, jaką grę finalnie kupujecie. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, to zachęcam do dawania łapek w górę. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam również do subskrypcji i jeżeli ktoś ma ochotę, to do klikania w dzwoneczek. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.